To będzie mocno amerykański odcinek, dlatego że Patryk w Stanach kupuje nowego Forda Bronco. Ojej, jakie to jest plastikowe! Dlaczego to jest takie plastikowe? To było moje pierwsze wrażenie, serio. Nie no, tak naprawdę to pojechał tam przejechać starami, polskimi starami pół Ameryki. Odwiedzimy miejsce, które sprawia, że stary otrzymują nowe życie. Odwiedzimy studentów, którzy budują auta elektryczne, to w Polsce, którymi wygrywają zawody. No i namówimy ich do tego, żeby zbudowali w końcu polską elektryczną terenówkę. Paweł się pochwali BM-ką pod maską Isuzu. Przecieraliśmy nowy szlak, wygląda to tak. Ruszył z kopyta sezon rajdowy, więc dużo informacji o imprezach, o rajdach, o wyprawach, o tym, gdzie możecie pojechać i się pobawić. W końcu będzie Edyta w Terenwizji, w końcu wróciła. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Poznacie też termin kolejnego szkolenia Terenwizji, bo wiem, że wszyscy na to czekają. I to wcale nie jest prima aprilisowy odcinek. Tutaj jest bardzo dużo poważnych, merytorycznych informacji o tym, co słychać w naszym offroadowym świecie. Ja szczerze mówiąc, myślałem, Patryku, że zostaniesz w Stanach, że tam, wiesz, że tak powiem, tak ci się spodoba. Takie pustynne widoki to jest coś, co się zdecydowanie kojarzy z Ameryką i wow. Jakby ta prosta droga idąca przez pustynię i dwa polskie stary, które tutaj jeżdżą po pustyni w Ameryce, robią niesamowite wrażenie. Ja jak tutaj chodzę, to tylko się rozglądam, czy żadne grzechotniki i skorpiony nie są w okolicy. Co? Spoko! Ale jaja. Nawet tutaj spotykamy fanów Terenwizji. Właśnie zrozumiałem z ruchu warg, że coś przeze mnie kupił. Także miło, miło, naprawdę miło. W sumie masz prawo jazdy na duże ciężarówki. Ale nie amerykańskie, musiałbym to na nowo robić. Przyznam szczerze, jaram się amerykańską motoryzacją i lecąc do Stanów, to co mnie najbardziej tu interesowało, to amerykańskie auta, szczególnie amerykańskie ciężarówki, bo jak wiecie, ja lubię ciężarówki, a nie ma fajniejszych ciężarówek niż te amerykańskie, bo spójrzcie na tego Kenwortha W900. On po prostu jest majestatyczny, jest piękny. Ameryka jest krajem bardzo kontrastów, bo z jednej strony cały czas się jarasz wszystkimi furami, które widzisz na ulicy, ale z drugiej strony to jest taki kraj z dykty i steropianu trochę. I tłuste jedzenie w restauracjach, takie, znaczy takie smacznie tłuste, nie? Te wszystkie dinery i te wszystkie takie opcje śniadaniowe i obiadowe w amerykańskich restauracjach są takie, że jakbym jadł tylko to raczej bym przytył. Ale tak bardzo śpieszyliśmy się w trasie i jedliśmy przez to raz dziennie tylko, że udało mi się piątkę zrzucić w Stanach. To jest na fast foodowo amerykańskiej diecie schudłem 5 kg, bo jadłem tylko raz dziennie. Przerwo! Ida! Więcej nie powiem, wariaci normalnie. Przejechaliśmy dwoma starami 266, całą drogę 66. To ile to jest kilometrów? 6000 kilometrów, coś takiego? I nie wydmuchaliście uszczelki? Nie, uszczelka pod głowicą to w moim starze. W zielonym starze tym razem tutaj wysypały się akumulatory i po prostu no codziennie odpalamy go na hol, na pychy i różne tego typu atrakcje. Ale z takich rzeczy, które Patryk już widział, obwąchał, obmacał i posiedział, to był fajny samochód, na który cały czas w Polsce czekamy. Dzisiaj mam dla Was prawdziwą petardę, coś na co czeka cała offroadowa Polska. I nie jest to Wrangler, tylko jest to brand new Ford Bronco. Prawdziwe amerykańskie Bronco. W tym przypadku jest to taka wersja dość biedna, bo jest to 2.3 EcoBoost, a nie 2.7 V6. Nie ma tutaj 10-obiegowego automatu, tylko jest 6, prawie 7-obiegowy manual. Ale mamy tutaj lift zawieszenia i 35. I w ogóle ja lecąc do Stanów bardziej się jarałem na to, że zobaczę na żywo nowego Forda Bronco niż że zwiedzę Stany. I jest to naprawdę fajne auto. Ford chyba dobrze odrobił lekcję z podrabiania Jeepa. Bronco tak naprawdę jest super odwzorowaniem Wranglera, tylko trochę inny sposób. Ma trochę rzeczy lepszych niż Wrangler, trochę gorszych, ale tak naprawdę jest to bardzo podobne auto.
Pod maską mamy tutaj silnik, który możecie kojarzyć z Forda Mustanga, czyli 2.3 EcoBoost rzędową czwórkę. No niestety nie jest to wersja 2.7 V6, którą chcielibyście zobaczyć, ale ten silnik ma niecałe 300 koni i trochę ponad 300 Nm, a V6 ma tylko trochę ponad 300 koni, no i 400 ponad Nm, także na pewno będzie jechała dużo lepiej z dołu, ale przejechałem się tym autem i naprawdę nie ma wstydu. Jeżeli miałbym porównać takie doznania z jazdy z tym silnikiem do czegoś, co znam, to Wrangler 2.0 Turbo. Pierwsze moje dzisiaj wrażenie, jak wsiadłem do tego auta do środka, to jest takie: ojej, jakie to jest plastikowe! Dlaczego to jest takie plastikowe? To było moje pierwsze wrażenie, serio. Po chwili przejażdżki zrozumiałem, że bardzo wygodnie się tu siedzi za kierownicą. Jest bardzo dobra widoczność dookoła. Pod jakby takim kątem użytkowym mam wrażenie, że jest lepiej niż w Jeepie, ale jak się na to wszystko patrzy, to wydaje się to takie tańsze. Tutaj mamy drzwi bezramkowe, które na razie nie wieją. Fajna sprawa jest taka, że te drzwi są długie i nie ma tutaj za mną słupka B. We Wranglerze, patrząc w lewo, patrzysz prosto w słupek B i tak naprawdę, jak ktoś jest wysoki, to dość mocno ogranicza to widoczność. W Bronco drzwi są dużo dłuższe i widoczność tutaj w lewo. Patrzcie, jak daleko za mną jest słupek. Tu naprawdę wszystko widać. Jest to pierwsze auto na rynku, które jest konkurencyjne z Wranglerem właśnie pod jakby każdym względem, bo też jest cabrio na lato. Też ma masę możliwości modyfikacji, różnych poszerzeń, zderzaczków, bajerów, wszystko do tego auta już jest. Tak jak nie ma dwóch takich samych Wranglerów na ulicach, to w Stanach nie widziałem dwóch takich samych Bronco na ulicy. One już wszystkie są pomotane. Ale są popularne? Tak, są, są. Ale czy przednie niezależne zawieszenie w Bronco jest obiecujące? Jest obiecujące bardzo, bo ma bardzo duży skok zawieszenia, bo zawieszenie niezależne może się fajnie krzyżować, fajnie pracować pod warunkiem, że ma duży skok i w większości terenówek tak nie jest, ale już w rajdówkach takich profesjonalnych, rajdowych, już są niezależne zawieszenia, które fajnie pracują. I to zawieszenie w Bronco jest bardzo podobne do takiego zawieszenia, które znamy na przykład z Rangera Raptora. Jeśli chodzi o to przednie niezależne zawieszenie w tym Bronco, które odróżnia dość mocno Bronco od Wranglera, bo Wrangler ma przecież dwa sztywne mosty, to jest to z jednej strony wada, a z drugiej strony zaleta. Wada, bo nie można, bo ciężej jest zrobić duży lift zawieszenia, oraz wada, bo mamy mniejszy wykrzyż. Ale zaleta jest taka, że ten samochód prowadzi się jak osobówka, jak SUV, a nie jak Wrangler. Mamy tutaj skrzynię, która ma 6 biegów plus bieg C, wolniejszy od jedynki, czyli taki bieg crawlingowy. Coś podobnego jak taki bieg oznaczony ikonką żółwika w ciężarówkach, czyli taki bieg, który możemy użyć w terenie trochę zamiast reduktora, jeszcze zanim wbijemy jedynkę. Ale oczywiście mamy tutaj prawdziwy reduktor. Mamy napęd na tył z dołączanym przodem. Mamy także napęd drogowy na 4 koła, czyli jeżeli zimą będzie ślisko na drodze, to możemy bezpiecznie jeździć po drodze z napędem na 4 koła. Teraz bardzo ważne pytanie, bo ja dostałem zaproszenie na prezentację tego Forda w Polsce. Najważniejsze pytanie jest takie, czy amerykański Ford w Polsce będzie w tej samej wersji? Z tego co się orientuję, to na Europę ma nie być najbiedniejszych wersji wyposażenia Forda Bronco. Pewnie nie będzie metalowego zderzaka w Europie w sprzedaży, bo w Stanach mamy dwa zderzaki w Fordzie Bronco. Albo w takich biedniejszych wersjach plastikowy, w sumie też taki fajny, bo on jest bardzo mocno podcięty, nie ogranicza kątów natarcia tego auta. Albo zderzak metalowy, modułowy, który możemy jakby modyfikować, zdejmować jego elementy lub dodawać. I to też jest zderzak, który możemy mieć w salonie wersji amerykańskiej. I tak naprawdę chyba najwięcej Bronco widziałem właśnie z tym metalowym zderzakiem, który już tam jest taki bardziej przemyślany w teren. Więc myślę, że to będzie taka różnica, której raczej w Europie nie będzie. No ale mówisz, warto, tak? Odkładać już, tak? Na znaczy, Forda Bronco. No ja myślę, że sobie kupię kiedyś to auto, bo bardzo mnie przekonuje. To jest samochód, który jest seryjny, a wygląda jak bardzo fajnie pomotana terenówka. Mamy fajne kąty, duży prześwit. Patrzcie, o. Jak patrzymy na to auto, 35-calowe koła. Kąt rampowy, że nie zawiesimy się na niczym. Kąt natarcia taki, że niczego nie urwiemy z przodu, ani z tyłu. Jest to naprawdę fajna terenówka. Ciekaw jestem, jakie będą ceny w Polsce, bo tam czytałem artykuły, to że powyżej 300 tysięcy. No, jak bardzo powyżej? Czy bliżej 400? No właśnie z tego co wiem, to mają być tylko te bogatsze opcje, a te bogatsze opcje są już drogie, bo najtańsze Bronco w Stanach w momencie, w którym wychodziło, miało premierę, było $1000 tańsze od najtańszego Wranglera w tym samym roczniku. To takie było zagranie marketingowe. Ale już te bogatsze wersje kosztują dwa razy tyle, co podstawowe, nie? Patrzę na to auto, sprawia mi ono uśmiech. I to chyba jest najważniejsze, żeby czuć takie emocje do auta. Ja te emocje do niego czuję, on mi się podoba. Ma sporo jakichś takich drobnych niedociągnięć, znaczy nie wiem, czy to są niedociągnięcia, ale po prostu jak otworzyłem maskę w tym aucie, to mam wrażenie, że tam pod maską to wygląda tak trochę
biedno-tandetnie. Po prostu jakość tych mocowań wężyków, to wszystko takie... Nie wiem, no wydaje mi się, że w samochodzie za tyle pieniędzy powinno być tak odrobinę bardziej, lepiej wykonane. Jak otwieram maskę we Wranglerze, nie mam takiego poczucia, czyli coś musi być na rzeczy. To będzie bardzo odcinek starowy. Starowski, starowy, o starach troszkę będzie. Tak. Dlatego, poczekaj, najpierw ja, a później ty o starach. Dlatego, że odbyły się kolejne szkolenia dla strażaków. Byłem tam, pomagałem, szkoliłem i tak dalej. Nie próżnujemy, jak obiecaliśmy, tak dalej szkolimy strażaków. Piękna ta żwirownia jest, chociaż trudna, trzeba przyznać, ale chętnych naprawdę jest bardzo dużo. Tutaj jest 15 jednostek z 50 osób, każdy innym samochodem, z innym doświadczeniem. No i walka trwa. I na tych szkoleniach, a zrobiliśmy już kilka, mój wniosek jest taki, że strażacki star to jest najlepsze auto i najbardziej dzielne w terenie. Tymi starami robili wszystko, a pozostałe nowocześniejsze te ciężarówki, tak powiedziałbym, średnio sobie radziły. Marcin, poczekaj, a do stara wsiadali, zadymił na czarno i dzida pod górę, nawet z wodą, że tak powiem, zalaną pod dach i to sobie wszystko radziło. Strażaków pozdrawiam. Dominik, który to wszystko organizuje, ma przerąbane, bo urodziło mu się malutkie dziecko, a on cały czas jest na telefonie, bo kolejne jednostki chcą się szkolić, ale już takie ładne logo sobie zrobili, bo powiedział, że popatrzył na nas, że my jesteśmy profesjonalnie tak obrędowani, przynajmniej ja. Ja mam Willisa i bym pozdrowił Kacperka z salonu Zmarku, bo dostałem na urodziny, miałem też urodziny ostatnio, i dostałem taką fajną Willisową koszulkę. Tak, bardzo ładna. Ode mnie Patryk dostał... Alkomat. Szkolenia dla strażaków będą cały czas, ale mówię, zajmuje się tym Dominik, my tylko tam pomagamy. Ale wracając do starów, to teraz Patryk opowie o kolejnej przygodzie ze starem i kolejnym materiale o starze. Tak. Jeszcze będąc w Stanach, od chłopaków dowiedziałem się, że w Polsce, w Starachowicach, w firmie Star Sanduo buduje się dla nich kolejny star. Więc nasi podróżnicy, którzy aktualnie dookoła świata podróżują starami 266, zdecydowali się na zakup kolejnego pojazdu w naszej firmie w Starachowicach. Jest to samochód Star 1466, czyli następca Stara 266. Unowocześniona konstrukcja na podzespołach MANA, mosty napędowe MANA, skrzynia rozdzielcza MAN, silnik MAN o mocy 220 koni, skrzynia sześciobiegowa. W Starachowicach są takie firmy, które dzisiaj nadal produkują te ciężarówki, mimo że ich jakby się już nie produkuje w Polsce. To są ciężarówki, które są aktualnie modernizowane, czyli bierzesz takiego starego stara, rozbierasz go do gołej ramy, wkładasz tam nowy silnik z MANA, znaczy używany silnik z MANA, ale po remoncie kapitalnym, kabinę ładną wyremontowaną i taki star po prostu dostaje nowe życie na trochę bardziej nowoczesnych zachodnich podzespołach, staje się taką ciężarówką na miarę XXI wieku, już można powiedzieć. Mi to coś przypomina, że bierzesz starego patrola, wsadzasz tam stary silnik, ale lepszy i tak. Jest już to terenówka na miarę XIX wieku tak. Nadal. I ekipa podróżująca, tak. W kabinie będzie zamontowana nowa tapicerka, nowe fotele, fotele już pneumatyczne. W kabinie będzie klimatyzacja, ogrzewanie postojowe. Dla nażrzenia chłopaków zamontujemy z tyłu prawdopodobnie 3 fotele wygodne, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. I myślę, że na pewno komfort jazdy poprawi się przynajmniej kilkukrotnie w porównaniu do Stara 266. Że nasz samochód powinien być, tak myślę, za 2-3 miesiące gotowy, chociaż jeszcze dużo przy nim pracy, ale już zaczyna wyglądać to jak samochód. Powiem wam, że moje pierwsze wrażenie, jak tutaj przyszedłem, to jakbym, nie wiem, wszedł do sklepu z zabawkami, mając 6 lat pierwszy raz w życiu. Także chodzimy, oglądamy, dotykamy, patrzymy, zaglądamy. Te stare najlepiej sobie radzą dzięki temu, że mają dobre koła. Bo ja wiem, na przykład po moim starze, że w starze największą bolączką są oryginalne fabryczne felgi, które są krzywe i opony, które są też jajowate po latach, a tutaj
Chłopaki mają dzięki firmie Apollo nowe felgi i nowe opony, takie cywilizowane na miarę XXI wieku i jedzie się tym starym tak gładziutko, tak jakbyś po stole jechał. Panowie przejechali na oponach Apollo Tires ponad 22 tysiące kilometrów, zjechali całą Amerykę, z Florydy na Alaskę, przejechali Route 66. Teraz szykujemy się do kolejnej wyprawy, zastosujemy tam opony 14x20, czyli rozmiar taki, który był w oryginale. Sprowadzimy te opony specjalnie dla panów. Będzie to bieżnik Apollo Bullet. Jeszcze bardziej wytrzymały, jeszcze bardziej trwały, odporny na przecięcia, na agresywną jazdę w agresywnym terenie. Także spokojnie myślę, że damy radę i trzymamy kciuki za powodzenie wyprawy. Ten biały gruzik to jest 744, czyli taki stary, jakiego ja mam. I jak na niego patrzę, to naprawdę takie rośnie mi wiara w mojego stara, bo mój star wygląda na trochę lepszy stan od tego, a myślałem, że jest naprawdę w słabym stanie, a okazuje się, że są gorsze, także a w ogóle najlepsze jest to, że ten star kiedyś skończy jako albo dawca części, albo będzie zmodernizowany, bo jesteśmy w miejscu, w którym takie stary dostają drugie życie. To nie jest jakby złomowisko, tylko to jest taka przechowalnia części i pojazdów, które kiedyś albo całe, albo w częściach dalej będą pracować, dalej będą jeździć. Na tym terenie znajduje się około 100 ciężarówek, w 90% marki Star, które czekają na modernizację. Proces modernizacji pojazdu rozpoczyna się od pozyskania dawcy tak zwanego, czyli oryginalnego Stara 266. Klient na tym placu ma wybór różnych pojazdów z zabudowami specjalnymi. Proces remontu w zależności od rodzaju zabudowy trwa od miesiąca do 3 miesięcy. Mniej więcej 2,5 tysiąca motogodzin pracy, jeżeli ma na sobie zabudowę specjalistyczną. Serio? 3 miesiące od takiego stanu do gotowego produktu? Tak, 3 miesiące do gotowego produktu, tak jak widzieliśmy na hali, czy z podnośnikiem, czy z żurawiem, od dnia zamówienia. Podziwiam ich, bardzo fajna ekipa i po tym materiale, który właśnie przeglądam i zaczynam montować, to trzeba mieć jaja, żeby starym jeździć nawet po Polsce, a nie mówiąc już o Stanach i w ogóle, także to... Ale powiem Ci, że ten nowy start, którym się buduje, to on da im więcej skuteczności w podróżowaniu, a mniej problemów. Bo, no to tylko bo jak byliśmy w Stanach, to jakby my mieliśmy bardzo mało czasu na przejechanie tej drogi 66 przez to, że każdego dnia były jakieś awarie, jakieś usterki, które jakby... Przepraszam, że się śmiejemy, ale czego się spodziewaliście? Sytuacja wygląda tak, że jesteśmy na autostradzie w Arizonie i w czerwonym starze pękł przewód paliwowy tuż przed samym wtryskiwaczem praktycznie. Te dwa stare 266, którymi przejechaliśmy Amerykę, właśnie są pakowane na statek do Indii. Przejadą całe Indie do Nepalu, potem zostaną zapakowane na statek do Turcji i z Turcji przyjadą na kołach do Polski na Master Trucka, na Legendę Stara w sierpniu na kilka imprez. To musimy ich jakoś przywitać, tak jak już przyjadą do Polski. Na granicy, nie? Będziemy na granicy czekać. Taki konwój starów zrobić, że jak już będą. Jesteśmy. Oficjalnie jesteśmy w połowie drogi 66. Tak jest. Dwa stary 266 przejechały połowę Ameryki. Ja byłem odwiedzić studentów, są ludzie, którzy, Paweł, studiują, uczą się bardzo fajnych rzeczy. To są studenci z Łodzi. Cześć, jestem Bartek Rus, jestem koordynatorem projektu Łódź Solar Team. Obecnie znajdujemy się w Instytucie Maszyn Przepływowych na Politechnice Łódzkiej. Czuj, że to jest warsztat. Prawdziwy warsztat mechanika musi mieć koleżanka ze studiów? Nie. To jest nasz drugi samochód z naszej serii Eagle. Jesteśmy zwycięzcami zeszłorocznych mistrzostw Europy samochodów solarnych. W zeszłe wakacje we wrześniu byliśmy na 24-godzinnym wyścigu w Belgii na torze Zolder, który był wzorowany na wyścigu Le Mans. Jak możecie zobaczyć, wygraliśmy pierwsze miejsce. Jest to puchar, który dostaliśmy po tak naprawdę tygodniu ciężkiej pracy. Naszym założeniem konstrukcyjnym, projektując ten samochód Eagle 2, było wykorzystanie maksymalnej jak największej powierzchni paneli, zgodnie z regulaminem, czyli jest to 5 metrów kwadratowych, oraz wsadzenie do samochodu jak największej liczby osób, czyli 5. Jest to jedyny samochód solarny z 5-osobową, że tak powiem, załogą. Oraz przy tym wszystkim zachowanie jak największego komfortu jazdy. Między innymi mamy w pełni działający zestaw Bluetooth. W samochodzie znajduje się wyświetlacz z własnym oprogramowaniem, który na bieżąco monitoruje parametry samochodu, takie jak na przykład ciśnienie, temperaturę paneli. Panele, które posiadamy, są panele, które mają największą możliwą sprawność, jakie tylko da się osiągnąć, czyli jest to sprawność na poziomie 24%. Panele w swoim maksymalnym
punkcie pracy, kiedy jest, że tak powiem, pogoda idealna, dostarczają nam nawet o 1000 watów na godzinę. Jest to jednak dosyć duża, całkiem masywna konstrukcja, mimo że tak naprawdę ten samochód jest niesamowicie lekki. No tak z 200 kg na moje oko, pewnie trochę więcej. Tonę. Tonę? Tak, w pięć osób do tony. Dokładnie 980 kg. Nie powiedziałbym, że to tona jest tutaj, kurczę. Dochodzi do tego uwaga baterii. Baterii, tak. A baterie ile ważą? Pewnie z 500. Baterie ważą 350 kg, a sam samochód 620 kg z pełnym wyposażeniem. Nasze silniki mają 8 kW w swoim maksymalnym punkcie pracy. I dlaczego silniki znajdują się akurat na kołach? Z względu na to, żeby pozbyć się wszystkich dodatkowych oporów, które w tradycyjnych samochodach występują, na przykład w tylnonapędowych samochodach w postaci dyferencjału, półosiek, i też dodatkowo redukujemy wagę, nie posiadając tych elementów, i też przez to, że silniki elektryczne mają bezpośrednio bardzo duży moment początkowo obrotowy, daje nam to taki korzyść, że samochód bardzo płynnie i dynamicznie rusza. Kapuję. Jak zrobicie wersję terenową z 4 silnikami, to pierwszy przyjadę na testy. Jasne. Jeśli chodzi o nasz bagażnik, jest bardzo przestronny, sporo rzeczy się tu mieści. Mamy na pokładzie 3 ładowarki o łącznej mocy ładowania 8 kW. Więc w sumie samochód jesteśmy w stanie naładować dość szybko, mniej więcej w około 8 do 10 godzin. W tym roku w teście praktyczności mieliśmy bardzo dużą konkurencję, ale udało nam się go wygrać, niestety jak co roku. I taką rzeczą, która przeważyła naszą szalę zwycięstwa, było to, że udało nam się do bagażnika schować cały rower bez zdejmowania przedniego koła, a Belgom bardzo się to spodobało, ze względu na to, że mają bardzo sporo ścieżek rowerowych i taka idea pakowania całego roweru do samochodu im się po prostu spodobała. Bardzo chętnie zapraszamy do współpracy z nami, do pomocy nam, studentom, bo jak widzicie, skoro my jesteśmy w stanie to zrobić w garażu, przejechać 965 km na jednym ładowaniu, co znacząco pobija komercyjne samochody elektryczne, to pomyślcie, co będzie z naszym doświadczeniem i jak będzie wyglądał trzeci samochód. Będąc w temacie elektromobilności, chcielibyśmy też Wam przedstawić produkty naszego nowego partnera, firmy Newell, która produkuje power stacje oraz powerbanki o różnej pojemności. Pokazuję to naszym widzom, dlatego że uważam, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie do turystyki offroadowej, dla ludzi, którzy potrzebują energii podczas wyjazdów. Dwie najciekawsze stacje to są te dwie największe stacje. Większa o pojemności 2200 Wh i mniejsza o pojemności 1200 Wh i również o takiej samej mocy wyjściowej. Wytłumaczę Ci to na dwóch przykładach. Pierwszym przykładem, gdybyśmy podłączyli tą większą stację do naszego samochodu Eagle 2, moglibyśmy przejechać na niej 30 minut, co by się bezpośrednio przekładało na 20 km drogi. Kolejnym przykładem dla fanów gier oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu, gdybyśmy do tej stacji podłączyli monitor oraz PlayStation 5, moglibyśmy przegrać 8 godzin. Oczywiście na wyjazdach często korzysta się z jakichś przetwornic, dodatkowych akumulatorów itd., itd. Jest dużo kombinacji, a to urządzenie ma jedną wielką zaletę. Po prostu jest kompleksowe, ma wszystko, ma bardzo dużą pojemność, jest bardzo mobilne, można go wyciągnąć z samochodu, postawić obok auta. I od czasów, kiedy rozwinęła się turystyka offroadowa, to właśnie takie power stacje są coraz bardziej takim podstawowym wyposażeniem na wyprawach. Są to tak samo jak w naszym samochodzie baterie litowo-jonowe, które są bardzo wydajne w porównaniu do standardowych ołowiowych baterii. Jeśli chodzi o możliwości ładowania tej stacji, posiada ta większa dwa wejścia oraz zestaw dwóch ładowarek, który pozwala na naładowanie jej od 0 do 100% w niecałe 4 godziny. Oraz z takich fajnych rzeczy, tak samo jak nasz samochód, większa stacja i mniejsza stacja ładuje się z paneli słonecznych. Skupiając się na samym panelu, można zobaczyć, że widzimy aktualny poziom baterii, czas, przez jaki stacja będzie jeszcze funkcjonować oraz obecne zużycie energii. Tutaj na dole
widać jeszcze bezpośrednio możemy przełączać i klikać i są wyświetlane, które wyjścia stacji są aktualnie użytkowane. Oczywiście dla widzów Teren Wizji jest zniżka. Możecie sobie wejść na stronę, link jest w opisie filmu i zobaczyć różne urządzenia, bo było tego bardzo dużo. No i wybrać coś dla siebie. Wydaje mi się, że to jest jakby sensowne rozwiązanie i my też będziemy to testowali na najbliższych wyprawach. Ja patrzyłem, że macie dość duży bagażnik w tym swoim pojeździe, więc jeszcze byście z 10 tam takich wpakowali. No. Ale to już jest wtedy nielegalny doping? Tak? Trochę tak. My nie możemy nawet samochodzie wozić powerbanku podczas zawodów. Tak? Tak, tak was pilnują? Tak. Podstawowe pytanie. Ile, jak myślicie, mogli wydać na taki pojazd? Na pewno kilkaset tysięcy. Czy ja bym bliżej 100 Politechniki mają dobrych sponsorów. 100 tysięcy? No, nie? Ja bym dawał. Chyba baterie tyle kosztują. No właśnie, ja obstawiam 600-700. Bateria kosztuje 60, no to... Powiedziałeś, że prawie 1 000 000 złotych. Serio? No. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Naprawdę podziwiam waszą robotę. Jakby ja już jestem, wiesz, za stary, żeby się w to bawić, ale trzymam za was kciuki. Także jak w Polsce powstanie fabryka samochodów elektrycznych, obiecana, to rozumiem, że będziecie tam dyrektorami albo głównymi szefami. No jeszcze do nas się nikt nie odzywał, ale wydaje mi się, że będziemy pierwsi. Będziemy pierwsi. Ja dziękuję. Trzymam kciuki za pojazd terenowy. Dobra. I Suzu w końcu wyjechało. I ja wiem, że długo to trwało, ale dlatego, że to był nietypowy projekt i przecieraliśmy nowy szlak. No wszystko trzeba było wymyślać od nowa, ale efekt jest naprawdę imponujący, bo aktualnie wygląda to tak. Jaki youtuber takie pranki? Weź to zabierz, bo to źle wygląda. Dobra. O, i teraz? Czyż to nie pięknie wygląda? No, nie skundliłbym Isuzu i nie wsadził mu BM-ki, także mogą być wszyscy spokojni. Może przypomnijmy ludziom, bo już nikt nie pamięta, że miałeś Isuzu. To było tak dawno. Sam już prawie zapomniałem, bo prawda jest taka, że w czerwcu, rok temu, w tamtym czerwcu, jak wróciliśmy z wyprawy, to Isuzu wydmuchało uszczelkę w Warszawie, wjeżdżając do Warszawy tak naprawdę. Po raz który? Po raz drugi w moim posiadaniu, więc no, obraziłem się na ten samochód, stanęło pod płotem. Na początku był pomysł, żeby blok spróbować szlifować za pomocą kawałka granitu z papierem ściernym. Taka stara chałupnicza metoda, jednak nie przyniosła ona efektu. I gdy przekładaliśmy linię krawędziowe, widać było odchyły na tym bloku. Dlatego postanowiliśmy wyszarpać ten blok silnika, oddać go do szlifu. No a ze szlifu dostałem telefon, że oprócz powierzchni to przydałoby się jeszcze cylindry tam liznąć. Ale że pan pomierzył i wyszło, że są odchyły na tych cylindrach, więc trzeba by zrobić nadwymiarowe tłoki. Niestety nadwymiarowe tłoki były niedostępne w hurtowni, do której pan tam miał dostęp, ale Łukasz tutaj, nie wiem skąd, ale wyciągnął tłoki połówki do Isuzu. Wtedy już pan mógł schonować powierzchnię cylindrów nad wymiar. Także na ten moment jest blok po szlifie płaszczyzny, po honowaniu cylindrów, kupione są cylindry nadwymiarowe, połóweczki, nowe pierścienie, nowe panewki, nowa uszczelka pod głowicę też została zrobiona, customowa tym razem, jest zrobiona grubsza, zrobiona metalowo-miedziana, tam stalowo-miedziana, taka ładna. No i teraz mam nadzieję, że już kurczę nie wydmucha tej uszczelki. Jednak wydaje mi się, że wtedy po tych 8000 km wydmuchał starą uszczelkę ze względu na ten krzywy blok właśnie. No za pierwszym razem tego nie zrobiliśmy, teraz zostało to zrobione. Mam nadzieję, że zgodnie ze sztuką i że przejedzie więcej niż 8000 km. Byłoby miło. Jest po 23, a my zamykamy silnik. Jakie to uczucie? Fantastyczne. Żona i dziecko na pewno się ucieszą. Przejechał 320 km w tym momencie, także będę spuszczał olej.
No i trzeba delikatnie jeździć, tak do 2500 obrotu, ciężko się tak jeździ bardzo, bo tak delikatnie to, no ciężko trzeba, naprawdę, w mieście to się zamula trochę na pierwszych dwóch biegach, im się rozpędzimy bardziej, ale no taki urok, no chyba muszę tak z 2000 km delikatnie pojeździć i potem już będzie można trochę bardziej go depnąć. Isuzu było właśnie w Max Moto, stało tam od czerwca tak naprawdę, zagracało chłopakom plac, ale powiedzieli, że nie ma problemu, może stać i po godzinach głównie Maciek z Łukaszem właśnie dbali o ten samochód, rozbierali, czyścili, piaskowali, malowali. Efekt widać na załączonym obrazku. Cały silnik poskładał mi tak naprawdę, cały dół silnika poskładał Łukasz, ale potem jakieś rozbrajanie czy tam pieszczoty takie wizualne, to już Maciek też bardzo dużo pomógł, także bardzo dziękuję za to wszystko, no bo w tym momencie jak się otwiera tą maskę, to wygląda jakby z fabryki wyjechał. Także jestem pod dużym wrażeniem i fajnie, że po prostu wsadzili tyle serducha w mój samochód po prostu. Jak tam chłopaki po losowaniu auta dla widza? Już żeście ochłonęli? Czy można uznać tą akcję za nasz sukces kolejny? Możemy się pochwalić, że dobrnęliśmy do końca. Pokażemy teraz troszkę takiego backstage'u z losowania, bo my też pierwszy raz w życiu widzieliśmy w ogóle, jak to w końcu wygląda i czy to rzeczywiście jest uczciwe losowanie, czy tam nie ma żadnej ściemy i tak dalej. No staraliśmy się to pokazać na live'ie. No i jakby, jakie macie wrażenia, chłopaki? Dobrze to jest ogarnięte? Jest bardzo dużo organizacji, żeby to się udało, że jakby sami w trzech, to nie ma w ogóle opcji, żebyśmy cokolwiek takiego wymyślili. Drukują się marzenia. Trochę tego jest. Powiedziałbym za dużo. Mam nadzieję, że to nie od ciebie. Nie. Niestety ja będę musiał się z nim pożegnać. Auto prawdopodobnie w momencie, kiedy ten odcinek jest już emitowany, trafiło do swojego szczęśliwego nowego właściciela. Cześć, Bartek, cześć. Ja Paciesie. Świetny jest, piękny. Na żywo też dobrze wygląda? Zajebisty jest. Przepraszamy, że nie umyty, ale i tak zaraz będziemy go. Może być, bardzo mi pasuje, świetny jest. Jeszcze jest obcy, ale jest piękny, no. Wow. Oglądaj! No oglądam, patrzeć się nie mogę. Fajnie, że dzielimy się szczęściem z ludźmi i że jakby zarażamy tym offroadem nie tylko robiąc filmy, ale możemy na przykład komuś przekazać auto. To jest jakby niesamowicie ambitny projekt. Teraz wierzę. No dopiero teraz uwierzyłem, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem. Śnił ci się trochę, czy nie? Co noc. Tak? Co noc. Przepiękny, nie mogłem się doczekać tak naprawdę. A nie wierzyłem, no do dzisiaj, chyba do teraz. Gołąbku, a ty jak, smutny czy nie? Nie, no zadowolony. Ja cieszę się, że to auto trafi do osoby, która rozpoczyna w sumie przygodę z offroadem i że rozpocznie od razu od takiego auta, jakim jest XJ. Powiem szczerze, że teraz są większe emocje niż przy telefonie od was. Tak? Zdecydowanie. Zapewne jakoś bardziej to dociera w tym momencie. Jak obstawiałeś swoje szanse w ogóle? Bo ja na przykład nie mam w ogóle szczęścia w losowaniach, powiem ci nic. Ja też nie mam, ale znaczy teraz widocznie już mam. Tylko miałem takie jedno założenie, jak nie będę o tym myślał, od początku czułem, że ja to mogę wygrać. Naprawdę, nie wiem, coś mi mówiło, że ja to mogę wygrać. I po prostu nie mam się tym spinać. I nie oglądałem losowania, dosłownie włączyłem na 15 minut jakieś tam wstępne losowania. I w momencie, kiedy dzwoniliście, ja nie wiedziałem, kto wygrał. I nie wiedziałem, dlaczego dzwonicie. Myślałem, że to jest jakaś nagroda pocieszenia, czy coś takiego. Halo, siema, Paweł Terenwizja z tej strony. Siema. Dzwonię, bo byliśmy umówieni na nagrania twojego nowego XJ, tylko musisz powiedzieć kiedy. Naprawdę? Naprawdę. Wygrałeś naszego... Brawo. Pytanie jest takie, co teraz będziesz robił? Jakby, jaki masz taki pomysł, że dzisiaj sobie go odbierzesz, pojedziesz na myjnię, pokażesz go tam w domu, nie wiem, znajomym i później co, szukasz już rajdu w okolicy tutaj czy nie? Najpierw to będę musiał się nauczyć nim porządnie jeździć tak naprawdę. Bo umiejętności, które mam offroadowe są żadne. A bardzo chętnie się tego nauczę po prostu. A, to więc... już ci powiem, przepraszam, że ci przerywam. Tam pod koniec maja jesteś u nas na szkoleniu, zaproszony oczywiście. Super, bardzo chętnie. To jest w Bytomiu, nie wiem, czy to jest daleko stąd? Nie, ona godzina jest wszędzie blisko. No, także cię zapraszam na szkolenie na spokojnie. Do tego czasu jakbyś nie popsuł go, to było fajnie. Bo jest jeszcze taka propozycja, że jak ci się nie spodoba, to jest jeszcze szansa się zamienić. Nie ma szans. Nic? Nic. No nie mogę się napatrzeć na niego. Też tak mam w sumie. Świetnie. Nie żal?
No, trochę tęsknić będę. Do mnie napisał jeden pan właśnie, że oglądał losowanie i bardzo chciał wygrać i obok niego była córeczka. I ta córeczka jak zobaczyła, że tata nie wygrał, to zaczęła płakać, więc napisałem, że wyślę jej w pocieszeniu naszą grę i wysłałem, także mam nadzieję, że nie będzie już płakać, no bo to smutne, że płakała, że tata nie wygrał. Także takie nagrody pocieszenia od czasu do czasu tam komuś wysyłam, szczególnie naszym młodym widzom. Przypominam, że gry są cały czas dostępne w dwóch miejscach. Przekli nawet możecie wejść i sobie pograć na miejscu, a w naszym sklepie po prostu ją zamówić również. Ktoś autografik złoży. Gołąb, chodź! Czytałeś czy nie? Nie no, dwa tygodnie ją przeczytałem całą. Od razu ją kupiłem. Jak już widziałem, że jest, to już mówiłem, tam masz taką białą stronę. W sumie tak, faktycznie. Jeszcze naklejka jeszcze nie wykorzystana. Ja już myślałem, że już wszyscy kupili i wszyscy przeczytali, a tu proszę bardzo. Taka niespodzianka. To dla kogo? Dla Dawida. Dawid, powiem ci w sekrecie, że będzie kolejna. O. To napisz do nas, to wyślemy ci, wiesz, w prezencie. O, to dokładnie, to niedługo mam urodziny. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Będziesz miał na co naklejać, mam nadzieję. Ja mam już całe drzwi mam w naklejkach różnych offroadowych. Także kolejna do kolekcji. To jest taki. Nie, z pechem nie jest mit. Widziałeś tam, co się dzieje na trasie? Nie, jak nakleisz, to się nic złego nie dzieje. Ja tutaj cię mówię cały czas, ale on nie chce. Dobrze. A naszą grę masz czy nie masz? Jeszcze nie. To wyślij mi tutaj zaraz adres, napisz gdzieś i ci wyślę. O. Nie patrz. Ładna koszulka. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze chciałem pana spotkać. A ja też chciałem spotkać naszych widzów, fanów, proszę bardzo. Witam, Kamil. Adam. Miło mi. To jest żywy dowód tego, że ktoś nosi nasze koszuleczki, zauważyłeś? Bluzy. Tak, nawet piątkę przybiliśmy już. A takie bluzy, koszulki, nasze gadżety można kupić właśnie w tym miejscu. To jest nasz taki oficjalny sklepik, także zapraszam. Jest tego troszkę, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Taka dobra, bardzo dobra wiadomość jest taka, że widzieliście, jaki wysyp imprez offroadowych się zrobił. Ja nie nadążam po prostu dodawać do naszego kalendarza, także to już czuć, że wiosna przyszła. No, codziennie rajdy, kilka imprez. Tak, rajdy, wyjazdy, wyprawy, w ogóle spotkania i tak dalej. Ja tylko widzę, że ktoś wrzuca i od razu dodaje do naszego kalendarza, więc jeżeli ktoś szuka takiego przeglądu tego, gdzie można pojechać, no to na naszym Facebooku jest zakładka wydarzenia i tam wszystko, co znajdujemy, to dodamy. Zapraszamy wszystkich na zlot samochodów terenowych w Otwocku, żebyśmy się zintegrowali, pokazali światu, że jesteśmy fajnymi ludźmi. Zlot odbędzie się 23 kwietnia w Otwocku w niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Androlego 75, tuż przy Parku Miejskim w Otwocku. Każdy, kto ma samochód terenowy, może przyjechać do nas na zlot. Zaparkuje samochód bezpiecznie na terenie zlotu. Oczywiście teren mamy w pewnym ograniczeniu, więc myślę, że około 80 samochodów jesteśmy w stanie przyjąć. Jeżeli ktoś miałby ochotę współpracować z nami, dołączyć się, ktoś, kto sprzedaje samochody, przerabia samochody, sprzedaje akcesoria, lub wszystko to, co związane z offroadem robi, serdecznie zapraszamy, żeby dołączyć do nas i bardzo chętnie przyjmiemy i też będzie miał okazję się zaprezentować. Jak ktoś nie ma terenówki, to tym bardziej zapraszamy, żeby mógł sobie porównać samochody, zobaczyć, czym one się różnią, jak są zbudowane, co warto, co nie warto, czego unikać. Z takich ciekawostek wszystko będzie prowadziła Edyta, można powiedzieć, z Terenwizji. Także Edytko, czekam na materiał, bo obiecałaś, że coś nagrasz i pokażesz, że tak powiem, co tam będziesz robiła. Postaram się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że dość profesjonalnie poprowadzić tą imprezę i zachęcać Was i Wasze dzieciaki do zabawy razem z nami, wszystkimi offroadowcami, którzy organizują tą imprezę, m.in. Akademia 4x4. Także słuchajcie, do zobaczenia w Otwocku. Mam nadzieję, że weźmiecie swoje pociechy, weźmiecie swoje rodziny, babcie, dziadków i pokażecie im, że ten offroad wcale nie jest taki zły i że można się nauczyć i zobaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy. Wstęp wolny. Nic zupełnie nie chcemy od Was, chcemy nas zintegrować, spotkać się, więc nic to nie będzie kosztowało, oprócz Waszego
czasu. Cześć wszystkim, z tej strony Aśka, Leon, Paweł. Tworzymy Family 4x4. No i oczywiście Gobi, o nim nie możemy zapomnieć, bo z nami podróżuje. A od tego roku jest z nami jeszcze najmniejszy nasz członek załogi, czyli nasza dwumiesięczna Gajka. Razem tworzymy Family 4x4 rodzinne wyprawy offroadowe. Już niedługo zaczynamy sezon, podczas którego robimy w tym roku aż 9 wypraw, na które serdecznie Was zapraszamy, bo zostało nam kilka miejsc, o czym zaraz powie Wam Paweł. Nasze wyjazdy wyróżnia to, że dzieciaki nie są u nas tylko kibicami z tylnych kanap terenówek, ale pełnoprawnymi uczestnikami wypraw. Będziemy oczywiście jeździć w terenie. Proszę, żebyście nas nie kojarzyli z przeprawami. Nie robimy tego typu offroadu. Jeżeli jest to konieczne, to owszem, przejeżdżamy, ale to nie jest w naszym zamyśle. Chcemy, żeby Wy, jako cała rodzina, żebyście fajnie i spokojnie, bezstresowo spędzili wakacje z nami. Jeżeli interesuje Was urlop, gdzie jest zero kompromisów w stylu albo tylko dzieci są zadowolone w wakacje, albo tylko dorośli, to zapraszamy do nas, bo u nas staramy się robić tak, żeby każdy czerpał jak najwięcej z wyjazdu. Musimy też powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która zdecydowanie nas odróżnia od reszty tego typu firm. U nas elastyczność jest naszą zaletą, a nie naszą wadą. Staramy się dopasować tempo do każdego członka załogi i każdej ekipy, która z nami jedzie, nawet tych najmniejszych. Nie mamy czegoś takiego, że na daną godzinę musimy być w jakimś miejscu, bo nam coś przepadnie. Każdy dzień jest ustalany i dopasowywany do nas jako jednej wielkiej rodziny. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie są jeszcze miejsca na naszych wyprawach, to zapraszam Was na Facebooka family4x4.pl. W dziale wydarzenia znajdziecie wszystkie nasze wyprawy. A jeżeli chcecie zobaczyć reportaże filmowe z wyjazdów, dokładnie jaka jest atmosfera, jak to wygląda, to zapraszamy na YouTube'a też family4x4. Różne imprezy się zaczynają i czuję, że po tej zimie i po tym wszystkim będzie taki wysyp po prostu offroadowego, że tak powiem, szaleństwa różnego rodzaju, że my nie będziemy mieli czasu na nic, bo będziemy musieli wszędzie jeździć i kręcić. No i dobrze, ile można siedzieć i marznąć? Już nareszcie ciepełko, można wejść w błoto po kolana i ci kończyny nie odmarzną, tak inaczej. Tak, tak normalnie. Napisał do mnie Michał, który jest specjalistą od spawania, toczenia i tak dalej, że ogólnie jakby ktoś potrzebował specjalisty, to chętnie się, że tak powiem, zdeklarował, że weźmie różne zlecenia. Poprosiłem go o zdjęcia prac, które wykonuje, także pokażę teraz obrazki. Zdaje się, mieszka gdzieś w okolicach Lublina, więc jeżeli szukacie spawacza, tokarza z okolicach Lublina, to pozdrawiamy tutaj naszego widza. Pan Michał bardzo chętnie, że tak powiem, podejmie się wyzwań. Myślę, że w offroadowym świecie ktoś, kto się na tym zna, to będzie miał roboty potąd. Odbyło się drugie szkolenie Terenwizji, też w Bytomiu. Pokazuję Wam teraz, jak duży przekrój samochodów przyjeżdża na nasze szkolenie. Są to auta stare, nowe, luksusowe, terenowe, bardziej SUV-owe. Bo bardzo często piszecie pytania, czy mogę swoim samochodem przyjechać na szkolenie, czy on się nadaje, bo jest bardziej SUV-em niż terenówką, bo jest właśnie na zwykłych oponach, czy sobie czegoś nie popsuje. To są szkolenia dla wszystkich, którzy mają taką ochotę i taką potrzebę. Nie ma żadnej dyskwalifikacji, dlatego że na przykład samochód jest za mało terenowy, czego dowodem jest na przykład to auto. Oczywiście największym zaskoczeniem był Honker, bo tego pojazdu się nie spodziewałem, dlatego że to jest rzadko spotykana terenówka, ale radził sobie świetnie. Ciśnij, 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 tam jeszcze ciśnij. Krzaki w krzaki, w krzaki, w krzaki. A drugie miejsce zajął nowy Ford Raptor, który też przyjechał praktycznie prosto z salonu właśnie po to, żeby pojeździć. No, na które szkolenie przyjedzie człowiek, który odebrał nowego Forda Raptora, tak? Tak, Ranger Raptor nowy, 5000 przebiegu. Samochód. Ale to jest bardzo rozsądne podejście, kupić auto i pojechać na szkolenie offroadowe, żeby się nauczyć, jak go nie popsuć. No i właśnie... No, tak. Coś się urwało, no. Ale jakaś historia się z tym wiąże? Czy to wina auta, kierowcy, czy Terenwizji? Wina kierowcy. Auta na pewno nie. Skok był przedni, podobno nagrany.
ale tak naprawdę to była jedyna ofiara, że tak powiem, naszego szkolenia. To nie jest. Oczywiście największym pechowcem na szkoleniu był Paweł, który w swoim patrolu ukręcił nie jeden krzyżak, ale dwa krzyżaki w ciągu dwóch dni, także gratuluję, nowy rekord. I jak widać, musiał je wymieniać w takich fantastycznych warunkach. Teraz bardzo ważna informacja, czyli termin kolejnego szkolenia, czyli macie do wyboru 3 dni, piątek, sobotę, niedzielę. Możecie sobie wybrać dzień, który wam pasuje. Szkolenie odbywa się w Bytomiu, tak jak do tej pory, dlatego że jest to świetna miejscówka, bardzo fajna ekipa, która tam nam pomaga. Jak na razie lepszego miejsca nie znaleźliśmy, więc będziemy tam ponownie. Mam nadzieję, że już będą takie bardziej optymistyczne, wiosenno-letnie warunki, że nie będzie wody, błota. Więc zgłoszenia możecie już wysyłać na maila, który jest oczywiście w opisie filmu. Przypominam, że patroni mają pierwszeństwo w zgłoszeniach, no i oczywiście mają zniżkę od Terenwizji. I to jest to, o czym mówiłeś, Patryku, że jak jest cały czas dobrze, to nie czujesz różnicy, nie doceniasz tego, że fajne rzeczy się robi. Ale na przykład w Polsce, jak jest zima i później przychodzi wiosna, jest ciepło, to czujesz tą różnicę i ile to szczęścia. Jest fajniej. Tak, bo my z Patrykiem dyskutowaliśmy, że Patryk mówi, że zaciera mu się... Co ci się zaciera? Że jak robimy tyle fajnych rzeczy bez przerwy, to jakby ta fajność tych rzeczy jest taka dla nas normalna, że nie jest tak... Nie jest to spada wydarzenie. Efekt wow trochę, że wiesz, nie wiem, jedziesz kilka razy do roku na wyprawę offroadową, nie raz się tak jak przed pierwszą w życiu wyprawą offroadową, tylko jest takie... Znowu będzie fajnie, ale teraz też jest fajnie i teraz jesteśmy na rajdzie, teraz tu, coś tu testujemy i cały czas jest fajnie po prostu i tak... To może być też zły wniosek, że w życiu musi być źle, żebyś zobaczył, jak jest fajnie, kiedy jest dobrze. Jak jest sinusoida emocji, to bardziej doceniasz jakby wszystko, nie? Dlatego jak masz na co dzień do jazdy szybkie i wolne auto, to każde inne raczej doceniasz. Jak jeździłem tylko patrolem, to po dwóch latach to auto mi się trochę znudziło. Ale jak kupiłem sobie Camaro obok patrola i przesiadam się z tych dwóch aut do siebie nawzajem, to te auta znowu mnie dużo bardziej jarają. I dużo bardziej jara mnie patrol, jak wsiadam do niego z Camaro, nie? Ale na przykład wyjazd do Stanów to nie był podniecający? Że coś był tam... bardzo, nie, ale jakby też po dwóch tygodniach jazdy przez Stany już było tak na zasadzie znowu Ameryka, nie? Znowu te same wszystkie pick-upy. Nie, no fajnie, jakby super, nie mówię, że nie, nie zamieniłbym tego życia na żadne inne, tylko po prostu trzeba świadomie doceniać to, co się ma, bo jak się o tym nie myśli, to jest po prostu życie, nie? Tak, i nie tylko można... Tylko trzeba po prostu o tym raz na jakiś czas pomyśleć, że jak naprawdę jest fajnie, to docenić, nie? Tak, tak, spojrzeć sobie z boku i powiedzieć, nie przejmuj się, to, że znowu coś trzeba naprawić w tym samochodzie, to nie jest powód do, że tak powiem, dramatu. Tutaj do Pawła mówię, bo Paweł teraz, że tak powiem, remontuje Wranglera, znaczy bardziej modyfikuje, ale przy okazji parę rzeczy wyszło. To tam na rodzicie, co już wam się nie podoba? Trochę rdzy się wysypało, ale opanujemy sytuację. Co to jest? Tylny zderzek. Od wewnątrz. Się okazało, że jak się jeździ w terenie, to jak się z zewnątrz myje auto, to wygląda ładnie, a jak się potem zdejmie zderzak, to jednak nie jest ładnie i ten zderzak był tego przykładem. I tu po prostu było na równo nabite błota, tak dotąd było błota i to wszystko sobie tak gniło i zarcewiało. Strasznie się na to patrzy, bo to są naprawdę nowe zderzaki, ale na przykład tutaj masz przednie haki, to wszystko po prostu się zużyło, bardzo brzydko się zużyło. A ja wracam montować relacje z podróży starami po Stanach. Obiecuję, że to będzie bardzo długi film, bo Patryk nagrał chyba 6 godzin materiału. Także mam co robić. Pozdrawiam serdecznie, biorę się za robotę.